Siema, z tej strony Fabian. Dzisiaj gramy sobie po raz kolejny w Dęgle to dwójeczkę. Pamiętajcie o sobie dzwoneczkiem i łapeczce, że się spodobał odcineczek, to motywuje do nagrywania tej serii. No i co mogę wam powiedzieć. Ostatnio skończyliśmy na tamtym dachu. Oczywiście Sophie gdzieś poszła dalej. Ciekawe co będzie się działo dalej, zaraz pójdziemy do niej. Tylko zrobimy sobie widzowie wiatrak na razie. Fajnie było wiatrak mieć odblokowany na tej strefie widzowie. No i co? Tam mamy chyba ten obóz w ogóle. Więc no ciekawe zapowiada się widzowie. Próbujemy tu wejść. O, dobra. Mamy ten wiatrak, super. Dobra. Pominijmy sobie tą scenę tego wiatraka w sumie. Bo to widzowie już widzieliśmy wielokrotną ilość razy, więc... Po co mamy to oglądać co chwilę, więc... Pominijmy sobie. Dobra. Wiatrak, wierzba. Zajdę sobie na spokojnie, żeby tylko się nie zabić. Dobra. Są to worki, więc w sumie na worki zeskoczę sobie. Czemu nie? Cyk. Czekajcie widzowie, w ogóle zrobię tak jeszcze, dźwięk co zrobię. Tu mam oczywiście walne cięcie. Dobra. Skoczymy sobie na materacę. Super. Amortyzuj upadek, no i co widzowie, lecimy. I do Sophie. Okazuje się, że SP-cy nas obserwują. Niech zobaczą, co stanie się z Jackiem i Joe'em. Co może stać się też z nimi. Mówiłaś, że to pora na działanie. Działamy. Wysłałam do obozu troje zwiadowców. Karl i Kryształy muszą być gdzieś wewnątrz budynku. Okej, obozy bandytów. Bij się do obozu bandytów i korzystaj z loretki do zidentyfikowania punktów wejścia. Przywódcy obozu, aha, to znak taki, czerwony, taki diabeł jakby. Oraz elementy otoczenia, które mogą można wykorzystywać. Aby przejąć obóz bandytów, musisz zabić przywódcę obozu i jego podróżników, potem zająć obozowy totem. Przejąć obóz, ustanowić bezpieczną strefę i zdobienie rzadkowe nagrody, PD, broń, stroje i tym podobne. Okej. Warta jest nieliczna. Pewnie większość śpi. Jest kilka wejść do obozu. Wbicie od frontu to samobójstwo. Kurde. Tam jest ten. Rzut wojskowy. Tam pójdziemy. My ruszymy z drugiej strony. Weźmiemy ich z dwóch stron. Zawsze muszę pierwszy i w każdej grze. Jak coś pójdzie nie tak, wycofujemy się do bazy. Gdzie? Do motelu Tango. Mhm. Lepiej widzę, żeśmy po prostu, kurde, poszli i umarli, tak? Dobra. No się biją ciągle, mi to wkurwia już, tak się wyrażę. Idę kurde ich rozdupić. Tego gość się bije z nimi. Pomogę mu po prostu. My to denerwuję, jak się rozmawiałem z Sofią, to się bije z kimś. Wejdziemy widzowie od tego co mówiła Sophie, czyli od wejścia nie frontu, tylko od wejścia od boku. Tu mamy tak, aha, miejsce do krzaków i dobra, to wiemy. Butelkami można odciągać. Zmiana planów, Aiden. Zaatakowali naszą kryjówkę. Kto? Sophie? Są tam moi ludzie. Znajdź Karla. Uratuj go i odzyskaj kryształy. Szybko. Zrobię co mogę. Nie widzi? Aż mnie ciarki przeszły. No chyba się jaja robić, gościu. Wszyscy kurde się rozjuszyli. Ty kurde, lamusie jeden. Dobra. Super. Na górę sobie wejdźmy. W sumie tu mamy nic. Tu od góry widzę jest jakieś itemki do wzięcia. Sobie wejdźmy tam do góry. Te itemki sobie zabierzmy stąd. O właśnie. Skrzyneczki jakieś widzę. Tu mamy jeszcze noże do rzucania. Tylko noże mi są niepotrzebne. Mam ciula innych noży, ale weźmiemy te noże. Czemu mnie? W ogóle widzę, to powinienem powiedzieć, trochę jestem lekko podziębiony, więc mój głos taki może trochę inny być widzowie. Więc no. Może usłyszeliście już na tamtym odcinku, ale no ja nagrałem odcinki na zapas, więc nagrałem odcinek po odcinku aktualnie. Więc naprawdę jest to odcinek kolejny nagrany w ten sam dzień i w tę samą godzinę. Więc no. Dobra. I mówię, staram się odcinki po 15 robić 20 minut. Jak chcieliście, tak będzie widzowie. To za jednego się pojawi horrorek, który chcieliście, wybraliście w ankiecie.
więc wyczekujcie tylko. Horrorku. Pojawi się ten horrorek. Naprawdę jest bardzo straszny, więc... Straszniejszy niż te horrory, co nagrywałem. Dobra. Zrobimy taki trik. I on trzaśnie, pyk. Zrobimy mu takie coś. Pyk. Może go ogłuszymy i go zabijmy. Tego na dół w ogóle zrzućmy. Po co on to na górze jest? Tego też na dół rzuciliśmy. Ten tu już, kurde, o ty śmieciu. On tu włazi, no to... No daleko nie wszedł, widzę. Dobra. Co my tu mamy na górze? Bo jakiś wiatrak. Tam jest w ogóle inne miasto chyba, do którego mamy się dostać. Okej. Wchodzimy na górę. Myślę, że Aiden mi się nie złapie i umrę, nie? Tam widzowie jest chyba rzut wojskowy. Tam muszę się dostać, widzicie? Po lewej stronie tam. Tam muszę widzowie się dostać. Naprawdę tam musi się dostać po prostu. Ten wiatrak sobie w ogóle włączmy. Wyłączmy chyba, tak? Czy to jest włączenie? Nie wiem. Coś po prostu zróbmy z tym wiatrakiem. Dobra. Tu se wejdę. Piętro wyżej. To jest w ogóle ciemna strefa. Okej, tu będzie wejście na ten. Do tego miejsca, gdzie chcemy się dostać. Czyli do tego rzutu wojskowego. Patrzcie, widzowie. O, to się właśnie ten skill przydał teraz. Dobra, jesteśmy, widzowie. Super. Mamy rzut wojskowy, super, cieszę się z tego powodu. Bardzo łatwo było do tego wejście z rzutu, a fajne itemki dostaliśmy. Otwórmy jeszcze ten sprzęt wojskowy, żeby dostać. Co, mieliśmy pierwszą tą misję. Do tego, jak on miał ten... Ten gościu. Ten gościu, co wiecie, z tego budynku, co Hakonem, próbowaliśmy do niego się dostać. Killian, o, Killian. Bo ta misja, widzowie, właśnie była z tym rzutem. I dostaliśmy ten rzut. A my to tak. Kaptur jest lepszy. Może ma mniej tych... mniej punktów ubioru pancerza. Ale jest lepszy. Dobra. Tak, skoczymy, zabijemy się, więc wolę nie ryzykować. Mam w ogóle szafkę do otwarcia. O, mamy szmaty, super. Też kolejna szafka do otwarcia. Papierosy na sprzedaż będzie. I kod do przeszukania, śmietnik, super. Dobra, widzowie. Mamy na mnie odcinka 8, dobra. Muszę pamiętać. Dobra. Super. I super, dobra. To mamy tego przywódcę. Kurde, a my za bardzo, no. No weźmy go, zepchnijmy stąd. No i to jest przywódca gangu. Pal się, śmieciu. On mi przyjebał. W ogóle dużo widzowie itemów jest, zobaczcie. Chcę wszystko to pozbierać. Siedem, prawie to przyda wszystko. Zanim go będziemy bić. No to itemy pozbierajmy. Mam jakiś w ogóle na wielki topór z odzysku. To jest broń dwuręczna, też najgorsza. Dobra, pozbieram item, niech on sam za mną uchodzi. Chodź, śmieciu. Zabiję go teraz. Nie się pali, śmieć. Sobie to nie pozbieram przypadkiem tutaj.
No i dostałeś gościu rozdupiony. Łatwo, czapka medyka mi dał. Super. To w ogóle jest sam jakiś, a nie, to w ogóle wejście jest do itemów. No i łatwo. To mogę sobie od początku wejść i po co w ogóle ja się z nim biłem w tym miejscu, no okej. Dostałem czapkę, nie byłbym, że będzie ta czapka lepsza? Nie sądzę. No właśnie, jest ta czapka słabsza. Więcej pancerza, ale słabsze jest, dobra. No co? Odprawiamy widzowie wajchę. Będzie to nasz obóz od dzisiaj. Dobra. Mamy to. Też pominimy sobie to sama kastanka z wiatrakiem, więc super. Dobra. Mamy te wojskowe, one są chyba... To lepsze jest w ogóle. Wojskowe. Te będą lepsze. Dobra. Super. Mamy tu ciemną w ogóle ciemną strefę, tylko w ogóle mamy strefę. Zwykłą. Uwolnij Karla. To my Karla nie uwolniliśmy jeszcze? Brawo, pielgrzymie. Rodzina Greenwood. Do twoich usług. Dziękujemy. Zapamiętaj, pielgrzymie. Tu jest Karl. Dostałem coś jeszcze? O, wytwarzanie, mogę to wytworzyć sobie. Wytworzę sobie, że to. Jedno chociażby. Aha, dostaliśmy konserwę, okej. Okay. To będzie nasz kar chyba. Nie wiem, czemu od tego nie uwolniliśmy. Gdzie pozostali? Zostali zaatakowani. Gdzie kryształy? Tam. Wywołaj Sophie, szybko. Sophie, mam Karla. Jest cały. Co z wami? Sophie? Sophie, jesteś tam? Musisz im pomóc, Aiden. Dokąd mam iść? Do motelu Tango. Sophie ma tam kryjówkę. Biegnij! Szybko! Dobrze, że jesteś. Biegniemy, widzowie, szybko. Nie wiem, czy zdążymy tą misję zrobić, ale spróbujemy. Mamy 15 minut zaraz. Wreszcie tej misji nie zdążymy zrobić, ale dobra. Może widzę też jeszcze poróbmy ten. Dobra, to mi się spróbujmy widzowie ogarnąć. Dobra. To odpady chemiczne. Muszę to obejść, się zabije normalnie tutaj. Dobra. Tutaj trzeba wejść. Na śmieci. Super. Jesteśmy. Aiden, słyszałem hałasy dobiegające z wioski Jacka i Joe'ego. To nie wszystko. Zaatakowano kryjówkę Sophie i Barneya. To mogą być SPC. Kurwa. Pamiętaj, po co tu jesteśmy. Mieliśmy się dostać do Central Loop, a nie angażować się w miejscowe konflikty. Nie mieszaj się do tego. Wracaj do metra. Podzielimy się z Aitorem tym, co mamy. Może nas przepuści. O Jezus. Ja widzę, że chyba pójdę na spotkanie z Sophie, wiecie? Bo Aitor... Albo nie, chodź do Sophie. Idźmy do Aitora. Masz rację. Pójdę na stację metra. Mądra decyzja. Do usłyszenia. Nie chcę akurat z tą Sophie, bo ona jest dzina, ta Sophie. Próbuję coś, odwaliliby jeszcze i no. Wiecie jak to jest, dobra widzowie. Więc co, wybraliśmy zakończenie, a tak powiedzieć, wybór Sophie. Zobaczmy może na mapie, jakieś może będzie mapa, nie mapa, tylko misja poboczna. Bo misje poboczne to byśmy porobili, fajnie było, przynajmniej porobić misje poboczne. Co my to w ogóle możemy zrobić z misji pobocznych? Znane miejsce, opuszczony sklep. Okej, widzowie, w tym odcinku się dałem to wszystko. Trochę odcinek mówię krótki, ale staram się widzowie bardzo te robić odcinki krótkie, żeby nie wychodziły po 30 minut czy nawet po godzinę, żeby po prostu wam się szybciej oglądało i tak dalej, więc no. W tym odcinku będzie na tyle. Postanowiliśmy widzowie wybrać iść do Aitora na stację metra.
Po co mieliśmy Sophie, skoro wiecie, Sophie byłaby dziwna, oszukałaby nas czy coś. I był przypał, a tak to widzowie, zobaczcie, że może nam się do centrum przejść. Zanim skończymy odcinek, widzowie, mamy tu jeszcze kolegów. Zabijmy sobie ich. Bo czemu, bo nie, zobaczcie. Tutaj to jest 40 metrów, mamy tych renegatów chyba. Te renegatów sobie zabijmy, widzowie. Ała. Zabijmy sobie renegatów i możemy wtedy skończyć odcinek. Słuchajcie, to jest lepsze czy słabsze? To jest lepsze. Patrzcie się, kurde, lamusy. Sobie to przeszukam. Patrzcie, co się dzieje, jak zabijemy tego chłopa. Patrzcie. Patrzcie, zabijemy chłopa z kwasem, patrzcie. Co się dzieje z tymi renegatami, patrzcie. Do kwasu. Patrzcie, umiera. Widzicie? O, zębiaka zamieniliście. Chodź tu, renegacie. Zamienił się w zębiaka, nie? Kurde, mać! Wypadł mi stąd. No, nie wierzę! Pyk! Zginij, zdychaj ten renegatem. Dobra, widzowie. Uciekajmy sam po prostu, nie wiem, co się po prostu dzieje złego. Kurde, wypadł z tym zombim, no. Próbuję się uleczyć, a nie. Renegat gdzieś, widzę, to mi uciekł. No trudno z nim. Widzicie, co się dzieje. Oni są, renegaci są tak samo zarażeni jak my tymi inhibitorami. Że po prostu jak był kwas, opłata chemiczna, to zarazili się zombiaki, widzieliście? Po prostu masakra, jak to wygląda. Zrzucimy sobie to, widzowie, i kończymy odcinek. Przynajmniej pod koniec odcinka coś się działo. Bo planowałem skończyć wcześniej już, ale no mówię. Więc pamiętajcie o subowaniu kanału, o lajkowaniu. Oczywiście z dzwoneczkiem, widzowie. No i co mogę wam powiedzieć? To było na tyle na dzisiaj, w tym odcineczku oczywiście. Mam nadzieję, że wam się podobało, jak zawsze, że po prostu zasubujecie mój kanał, bo wbijamy 300 subów do końca tego roku. Brakuje nam tylko 30 subów niecałych, chyba 31 dokładnie, więc no. Więc fajnie, byśmy ten cel wbili. No i co? Dziękuję wam za uwagę w tym odcineczku, że byliście do końca. Będę się starał te odcinki robić krótkie, ale na temat, żeby po prostu porobić trochę tych misji i tak dalej, ale żebyście właśnie fajnie oglądało, nie po godzinie, po wiecie, dłuższe odcinki są chujowe, tak szczerze, więc no. Dziękuję wam za uwagę na tym odcineczku, no i co, widzimy się w następnych, dziękuję za uwagę, subujcie, pamiętajcie o subowaniu kanału, siema.